Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. Dzisiaj przetestujemy sobie drogeryjną paletę cieni, a jest to Rimmel Magnif Eyes Nude Edition. Moja paleta ma numer 001 Nude Edition. Powiem Wam szczerze, że nie przyjrzałam się właśnie, czy każda wersja kolorystyczna ma tutaj coś innego napisane, bo tutaj mamy napisane właśnie Nude Edition. Więc nie wiem, czy każda paleta ma napisane to samo, co z tyłu, także no, tego nie wiem. Jeżeli chodzi o cenę tej palety, to jej cena regularna jest to aż 63,99, nie, 62,99. Mam jeszcze paragon właśnie z zakupu tej palety, także wiem. Ja ją natomiast kupiłam na promocji w Rossmanie, ostatnio jak było minus 55%, więc zapłaciłam za nią około 30 zł. W środku palety, jak widać, znajduje się pędzelek, mamy tutaj 12 cieni, ja wybrałam taką kolorystykę raczej neutralną, mamy tutaj beże, brązy, złoto, widzę również jakieś szarości, srebra, ale z tego co pamiętam, to jest tam chyba około 4 czy nawet 5 wersji kolorystycznych, więc myślę, że każdy by znalazł coś dla siebie. Ja już tej palety raz używałam, to było wtedy, kiedy Wam na Instastory dałam znać, że mi padł aparat. No więc wtedy pierwszy raz używałam już tej palety i mniej więcej wiem, jak ona się zachowuje. Na razie Wam nic nie zdradzę, zostawię Wam takie pierwsze wrażenie, żebyście sobie zobaczyli na żywo po prostu, jak zachowują się te cienie. No i z tego, co możecie zobaczyć, to mamy tutaj różne wykończenia, są matowe cienie, są maty z drobinkami, mamy tutaj perły, mamy tutaj też takie właśnie jakby satyny z drobinkami. Zaraz zobaczycie sobie wszystkie cienie na swatchach, a później przejdziemy do makijażu. Bazę pod cienie mam już nałożoną, jest to standardowo Paint Pot z MAC-a w odcieniu Painterly. Tego pędzelka tutaj dołączonego w palecie nie będę używała, ponieważ no jakby jest on dla mnie troszkę bez sensu. Pacynek zbytnio nie używam, to jest dla mnie za malutkie, zresztą i tak nie wykonam nim całego makijażu, więc nawet nie chce mi się go brudzić. I sięgam po taki większy pędzelek spłaszczony, którym będę zaznaczać okolice pod łukiem brwiowym, beżowym cieniem. Jest to pędzel Make Up Cut, jeżeli jesteście ciekawi tych pędzli, to tutaj będziecie mieli link do filmu z testem tych pędzli. I poprzednio jak nagrywałam dla Was test tej palety, to pod łuki brwiowe nakładałam ten cień. Natomiast myślę sobie, czy by teraz tego nie nałożyć, bo ten był po prostu dla mnie zbyt ciemny, natomiast ten ma drobinki. Więc nie wiem, jak to będzie, zobaczymy. Może ewentualnie zmieszam oba. Najpierw nałożę ten pierwszy po prostu. No, trochę te drobinki widać. Natomiast nie jest to, wiecie, jakiś taki chamski brokat, więc jest to jeszcze dla mnie do przeżycia. No i mam teraz ten sam problem, co poprzednio. Mianowicie w tej palecie nie ma za bardzo cienia, który nadawałby się w załamanie powieki. Niby mogłabym spróbować z tym, natomiast to jest taki dziwny kolor, bo on dla mnie jest za ciemny pod łuki brwiowe, a będzie za jasny w załamanie powieki. I następnie tutaj mamy już takie ciemniejsze brązy, więc myślę sobie po prostu, że delikatnie wymieszam ten z tym tutaj. Także te dwa cienie tutaj sobie spróbuję jakoś wymieszać. I znów sięgam po pędzel Make Up Cut, taki właśnie bardziej rozczapieżony. Oj, mieszanka tych dwóch cieni nie jest taka najgorsza. No dobra, tak bardzo, bardzo, bardzo delikatnie mamy zaznaczone załamanie powieki. Teraz sięgam po sam ten brąz i spróbuję troszeczkę sobie pogłębić załamanie. Już tak tylko tutaj, wiecie, w samym tym tutaj o załamaniu, nie wyjeżdżając zbytnio wyżej. Troszeczkę też może tutaj wyjadę na zewnętrzny kącik. Powiem Wam, że troszeczkę dziwny jest ten cień, ponieważ w palecie to wygląda na taki dosyć ciepły brąz, nie taki, wiecie, mocno ciepły, ale cieplejszy niż to, co tutaj mi wychodzi. Tutaj wychodzi mi taki
bardzo chłodny, szarawy brąz. Mam trochę problem z tym cieniem. Nie potrafię go ładnie rozetrzeć, kurczę. Cały czas widzę takie granice mocne, których nie umiem rozetrzeć. Dodatkowo nie podoba mi się kolor tego cienia, ponieważ w palecie on wygląda na taki ładny, czekoladowy, a na powiekach jest po prostu szary. Nie wiem, dobra, nie umiem sobie poradzić z tym załamaniem powieki. Wygląda to brudno. Nie, nie podoba mi się, ale dobra, jedziemy dalej. Teraz wybrałabym sobie któryś z tych metalicznych cieni i tak sobie myślę, że chyba weźmiemy to złoto. Nałożę to palcem, bo palcem przeważnie takie cienie po prostu lepiej wyglądają. Coś tam się błyszczy, ale powiem wam, że w sumie to trochę tak bez szału. Bardzo delikatnie. Powiedziałabym, że to jest coś pomiędzy satyną a perłą. Dobra, dajmy tym cieniom trochę forów. Nałożę sobie NYX Glitter Primer. I jeszcze raz nakładamy palcem. No i teraz to wygląda ładnie. No, takie złoto mi chodziło. Troszkę sobie tutaj granice rozetrę. Teraz biorę taki mniejszy pędzelek, jest to Zewa 231. Teraz biorę ten najciemniejszy tutaj brąz. I zaznaczymy sobie zewnętrzny kącik. No na pędzlu wydaje się taki naprawdę ciemny. Mam nadzieję, że na powiece też taki będzie. Troszkę sobie go tutaj rozetrę. Delikatnie ten ciemny mi się tutaj osypał. Ale tak dosyć delikatnie. Ale mam wrażenie, że te cienie nakładają się tak troszeczkę plamiście. Nie tak, wiecie, mocno plamiście, ale też nie idealnie tak. Coś jest z nimi, kurde, nie do końca tak, jak powinno być. Rozcierają się też niby dobrze, ale coś tam, kurczę, tak nie do końca, nie? Tym jasnym cieniem, którego używałam na początku, sobie tutaj troszeczkę podoczyszczam. No dobra, to teraz czas na dolną powiekę i myślę, że ten makijaż sobie trochę ocieplimy. I nałożę sobie tutaj ten cień na dolną powiekę właśnie. I używam do tego pędzla Celine 110, jest to mój ulubiony pędzel do dolnej powieki. Jeżeli chcecie zobaczyć test pędzli Celine, to tutaj macie linka. No całkiem spoko się nakłada. Jak coś, to mam czerwony nos, bo przed chwilą smarkałam. I wewnętrzny kącik nałożymy sobie tutaj ten cień tak palcem po prostu troszkę, żeby coś tam było. Ja ogólnie rzadko rozświetlam wewnętrzne kąciki, bo ja grzebię w oczach często i tak to zaraz ścieram. No ale troszkę coś tam damy, żeby się mieniło. No dobra, i tak na tą chwilę wygląda makijaż. Ja sobie tam wytuszuję rzęsy, zrobię brwi, twarz i tak dalej i zaraz do was wracam. Okej, i tak wygląda skończony makijaż przy użyciu palety Rimmel z Rossmana. Moim zdaniem nie jest to jakaś, wiecie, taka najgorsza paleta, ponieważ z dużo gorszymi już miałam do czynienia. Nie jest to też niestety coś, po co naprawdę warto sięgnąć. Moim zdaniem, jak na swoją jakość, ta paleta jest zdecydowanie zbyt droga, ponieważ za cenę 64 czy tam 63 zł można dostać naprawdę dużo lepsze jakościowo cienie. Te niby się dobrze rozcierają, ale nie do końca. Niby nie robią plam, ale nie do końca. Niby są dobrze napigmentowane, ale nie do końca. Wiecie, ta paleta jest taka, że niby dobra, ale nie do końca. Także ja po nią w sumie więcej nie sięgnę. I jakbym miała teraz jakby kupić jakąś następną, no to bym tego po prostu nie zrobiła, ponieważ niczym mnie jakoś tak specjalnie nie urzekła. Moim zdaniem jest to typowy przykład palety, która idealnie się słoczuje. No może nie idealnie, bo niektóre cienie tam nie słoczowały się zbyt dobrze, natomiast większość cieni słoczuje się naprawdę dobrze, a na powiece już tak wyglądało, wiecie, tak, no nie do końca. Nie jest to też paleta moim zdaniem samowystarczalna, ponieważ nie ma tutaj za bardzo cienia beżowego do zmatowienia okolicy pod łukiem brwiowym, ponieważ ten no jest niby taki jasny dosyć, troszkę przyjazny nawet, ale ma drobinki, które ja widzę, no i mi osobiście przeszkadzają. Ten znowuż jest za ciemny. Nie ma zbytnio dobrego cienia, którym można zaznaczyć załamanie powieki, ponieważ ten jest za ciemny, ten jest zdecydowanie za jasny. Natomiast ten brąz tutaj wygląda na taką dosyć ciepławą
czekoladę na powiece już wygląda tak szaro, brudno. Jest to zupełnie inny kolor na powiece niż w palecie. Jeżeli chodzi o te trzy cienie, tutaj właśnie takie bardziej powiedziałabym, one są już podchodzące pod metaliczne, to naprawdę bardzo ładnie się słoczują, bardzo dobrze też nałożył się na dolną powiekę ten właśnie cieplejszy odcień, także do tych cieni nic nie mam, są całkiem spoko. Ale tak patrząc już na ogół całej palety, no to moim zdaniem te 63 zł to jest jednak zbyt dużo, ponieważ nie jest to jakość jak na tą cenę, no jest taka, wiecie, ni w tę, ni we w tę. Nie jest zła, nie jest też jakaś dobra. Dajcie mi znać proszę, czy używałyście już tej palety, jak się u Was sprawdzała, bo jestem bardzo ciekawa. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.